Opinie na temat sztucznej inteligencji w sektorze bankowym są podzielone. Z rozmów, które przeprowadziłam przez ostatnie tygodnie z prezesami banków, wynika, że raczej sztuczna inteligencja tak naprawdę nie zastąpi żywego człowieka w kontaktach z sektorem bankowym. Czy faktycznie tak będzie? Dzisiaj nie, ale w najbliższych 5-10 latach wydaje mi się, że jest to nieuniknione. Po prostu rozwój samych metod, rozwój technologii, ale również oczekiwania klientów co do kontaktu z bankiem wymuszą te zmiany z punktu widzenia redukcji kosztów. Banki, które później zaaplikują te metody, po prostu stracą swoją konkurencyjność na rynku. A czy to się będzie wiązało też z dodatkowymi kosztami dla klientów banków? Wydaje mi się, że nie. Wręcz przeciwnie. Klienci na tym zyskają. Zyskają na jakości obsługi, na niższych marżach, niższych kosztach. A w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, jak to będzie wyglądało? Czy ta sztuczna inteligencja w Polsce będzie szybciej wdrażana w sektorze bankowym? No, jest na to szansa. Wiele banków nad tym już obecnie pracuje. Zresztą ja bym chciał oddemonizować samo pojęcie sztucznej inteligencji. Czy faktycznie sztuczna inteligencja zawładnie tak sektorem bankowym, że musimy się jej obawiać? Nie mówiłbym o żadnym przejęciu roli przez sztuczną inteligencję. Na razie mówimy o dosyć prostych mechanizmach mimo wszystko. Mechanizmach, które istniały już 30-40 lat temu, tylko nie były stosowane z uwagi na ograniczenia technologiczne. To następuje zmiana z roku na rok. Koszty technologii, koszty stosowania tych algorytmów, dostępność do danych się zwiększa. Tak? I koszty są oczywiście coraz niższe, ale zakres danych w posiadaniu instytucji finansowych, banków jest coraz większy. I dzięki temu te algorytmy są coraz dokładniejsze, na pewno dużo lepsze niż decyzje człowieka. Ja bym to traktował w ten sposób, że to są kolejne narzędzia wspierające pracę. Być może za jakieś 10-20 lat powstaną algorytmy zastępujące już nawet decyzje człowieka, takie na poziomie zarządzania daną instytucją, ale na razie takich mechanizmów nie widać na horyzoncie. A innym zagrożeniem dla sektora bankowego są rozwijające się fintechy. Czy Pana zdaniem faktycznie fintechy zagrażają tradycyjnej bankowości? Na pewno nie teraz, aczkolwiek już część tych usług bankowych w naturalny sposób przeszła do fintechów. Na przykład płatności, karty kredytowe, często są to porozumienia pomiędzy fintechem a inną instytucją. Tak, gdzie marże są stosunkowo wysokie, one w naturalny sposób do fintechów trafiają, czy fintechów, czy takich ogólnie rozumianych firm Google, Amazon, Facebook i Apple. Te firmy w naturalny sposób też są zainteresowane sektorem finansowym. Natomiast na przykład obecnie w Polsce ROE dla sektora bankowego jest stosunkowo niskie, więc te koszty wejścia dla innych instytucji są wysokie. Raczej jest to konkurencja punktowa, a nie dotyczy całego sektora. Przynajmniej obecnie. Gdyby się okazało, że ROE w sektorze wzrosło, to należy oczekiwać, że więcej podmiotów będzie zainteresowanym konkurowaniem w tym segmencie. Czyli podsumowując, jaka jest wizja sektora bankowego przyszłości? Będzie się zmieniał. I tak jak rozmawialiśmy, może za 10-20 lat zobaczymy banki bez ludzi.